ma problem z uzyskaniem limitu głównego tej kategorii. Tak, prosi o czystą walkę Robert Bert, sędzia ringowy tego pojedynku. Juan Carlos Sanchez Junior, tylko jedna porażka w zawodowej karierze. W 2010 roku przegrał z Danielem Rosasem walkę o wakujący pas WBC Karaibów i to przegrał w drugiej rundzie przez techniczny knockout. Zaczynał karierę zawodową w 2008 roku od wygranej z Raulem Ruizem, ale uwaga, już się rozpoczyna walka leworęczny, wyższy 3 cm od swojego rywala Juan Carlos Sanchez Junior, troszkę obniżona pozycja Roberta Domingo Sosa, więc wygląda na jeszcze niższego. Argentyńczycy mają tu mistrza organizacji WBO w tej kategorii, Omara Narvaeza. Japończycy kocha ikono, czerpiona WBA. Sor Rungvisai z Tajlandii jest czempionem organizacji WBC. No na pewno nie jest przyjemnie stracić pas podczas oficjalnego ważenia, ale jak powiedziałem, to się w boksie zawodowym, szczególnie w tych niższych kategoriach, zdarza. Sosa ostatnią walkę stoczył 1 września ubiegłego roku w Kordobie w Argentynie. Wygrał niejednogłośnie na punkty Zolani Tete. To był oficjalny eliminator do walki o pas organizacji IBF. Wszystkie walki w Argentynie do tej pory toczył Sosa. Rywal bardzo trudny, mówię o Sanchezie. Z Rodelem Majorem wygrał przez knockout w 9 rundzie. A wcześniej Juanem Alberto Rosasem jednogłośnie na punkty. Roberto Guerrero również pokonany przez niego w 12-rundowym pojedynku jednogłośnie na punkt. To była walka, w której Sanchez zdobył pas organizacji IBF. Wygrał wyraźnie. Chociaż jeden sędziów punktował po 115-113, no ale dwaj pozostali widzieli wyraźne zwycięstwo Sanchez. Ten początek walki pokazuje, jak trudnym rywalem dla Roberto Sosy będzie Juan Carlos Sanchez. Pierwsza runda bardzo spokojna w wykonaniu Sancheza. To jest młody zawodnik, ma dopiero 22 lata, więc być może przy tych wspaniałych warunkach fizycznych, 174 cm, raz jeszcze podkreślę, może lepszym rozwiązaniem byłoby przejść do wyższej kategorii. Skoro Rafael Sosa w narożniku Roberto Domingo Sosy. Mimo że różnica jest w sumie minimalna pomiędzy tymi najniższymi kategoriami, pomiędzy wagą
Junior Kogucio, ale kto woli super muszą, w jakiej walczą Juan Carlos Sanchez i Roberto Domingo Sosa. Jest tylko 3 funty, a więc niespełna 1,5 kilograma. Naprawdę minimalna różnica. Tu będzie wycieranie ringu, zdaje się, tak jest. Sam to robi Robert Bert. Nie pierwszy raz zresztą. Oglądamy go w takiej akcji. To nie... Są zawodnicy, którzy bardzo niechętnie zmieniają kategorię. W kategorii Kogucia jest znakomity Anselmo Moreno, Mish Buba, jest Kofi Kameda, jest Jim McDaniel, Paulo Sambunda, Shinsuke Yamanaka. A na coś się Sanchez musi zdecydować, bo często takie zbijanie wagi, jak widać, które przychodzi mu z coraz większym problemem, a przecież jest bardzo młodym zawodnikiem, to może bardzo destrukcyjnie wpłynąć na jego karierę zawodową. No bardzo ciężko będzie przedostać się Sosie do pół dystansu. Próbuje to robić, ale świetnie porusza się w ringu Juan Carlos Sanchez. O tego ta odwrotna pozycja, więc to jest wydłużenie jeszcze dodatkowo dystansu dla praworęcznego Sosy. Teraz nie sięgnął długim lewym Sanchez. Ale jak będzie tak czekał na ataki Sancheza, na te pojedyncze długie ciosy Roberto Domingo Sosa, to będzie właściwie bez walki oddawał kolejne rundy. No lepszym pięściarzem jest, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, Sanchez. Mówię o jego technicznych umiejętnościach. Świetnie wykorzystuje. No znakomite, jeszcze raz dodam, jak na tą kategorię warunki fizyczne. Natomiast Argentyńczykowi brakuje szybkości. To jest szalenie istotny element, żeby błyskawicznie wejść w pół dystans i tam szukać swojej szansy na zwycięstwo. Równo z gongiem uderzył prawym sierpowym Sosa. Trafił w gardę i przegrał kolejne starcie. Jak na razie dopiero 2 rundy za nami, a więc straty nie są jeszcze dużo. No wiadomo, że José Rafael Sosa będzie cały czas namawiał swojego zawodnika, aby troszkę jeszcze obniżył pozycję, balans lewo, prawo i próbował wejść w pół dystans, bo to jest jedyna szansa na to, aby nawiązać wyrównaną walkę. Innej nie ma. A Juan Carlos Sanchez spokojny, chociaż myślę, że gdzieś tam głęboko w głowie jest troszkę żalu, że nie udało się uzyskać wymaganego limitu. Na pewno jest też jakaś kara finansowa z tym związana. Ale stracić tytuł mistrza świata w tak głupi sposób, a jednocześnie, no, powiedziałbym, no zrozumiały niestety, bo jak się mierzy 174 cm, to bardzo ciężko uzyskać limit tej jednej z najniższych kategorii.
jeszcze agresywniej niż w poprzednich rundach zaczął to starcie Roberto Sosa. Ale teraz zgubił dystans, wykorzystał to idealnie, świetnie poruszający się w ringu Sanchez i trafił. Tak może, proszę Państwa, ten pojedynek wyglądać do końca. Miejmy nadzieję, że będzie więcej zapalnych momentów, które tak podobają się publiczności na całym świecie, ale na to się przynajmniej na razie nie zanosi, bo pod całkowitą kontrolą Sancheza jest ten pojedynek, teraz odchylenie przed lewym sierpowym. No ale może przy większej intensywności Sosa dopnie swego i zacznie trafiać pół dystansie. Teraz prawy sierpowy Sosy zablokowany przez Sancheza. Dwa zupełnie różne style, dwie różne osobowości bokserskie, Roberto Domingo Sosa i Juan Carlos Sanchez Jr. Sanchez 15 wygranych walk, 8 rozstrzygnął przed czasem, z kolei Domingo Sosa 24-14 przed czas. Nieco większy współczynnik wygranych przez nokaut Sosa, ale tym bym się nie sugerował. Szczególnie w tym pojedynku, bo zadać czyste uderzenie Argentyńczykowi będzie szalenie ciężko. Jak na razie tego jeszcze nie zrobi. Już troszkę powcierany Sosa. Na twarzy Sancheza nie ma śladów walki. Tak, szansą dla na pewno Argentyńczyka jest pół dystans, ale żeby czysto zadawać ciosy z najbliższej odległości, Argentyńczyk musi walczyć bardzo intensywnie. A więc szybkość, wytrzymałość to jest w ogóle podstawa, żeby cokolwiek w tym pojedynku zrobić. Pytanie, jak na taką sytuację wtedy zareaguje Juan Carlos Sanchez Jr. No jedna jest pewna, Roberto Domingo Sosa nie może czekać i chyba zrozumiał to, bo od trzeciego starcia zaczął boksować bardziej agresywnie. Dwie pierwsze rundy troszkę przespał niepotrzebnie. Konia ruszy zdecydowanie od pierwszego gongu. Tak jak teraz. Kilka dobrych lewych Sancheza. Mimo że jest wyższy od swego rywala, to nie zapomina o czasach na korpus. Kilka uderzeń pod lewy łokieć już tam spadło na Sosę. Dobry refleks ma Sanchez, odchyla się przed uderzeniami Argentyńczyka. Większość wyłapuje na rękawice. Tu nogi Sancheza odgrywają bardzo dużą rolę. Wspominałem o tym świetnym poruszaniu się w ringu. To jest też jeden z istotnych elementów w jego taktyce defensywnej. No i będzie nękał z tej głębokiej defensywy
Roberta Domingo Sase. No właśnie, to są te momenty, kiedy przychodzi do kontrataków i no i karci bardzo wyraźnie. Trafił ciosem na korpus Argentyńczyka, ten osłab nagle, jakby ktoś przekuł balon i spuścił powietrze. No pytanie teraz, czy to wykorzysta Sanchez, robi wszystko, aby właśnie w tym momencie podkreślić swoją ogromną przewagę, bo spada lewy sierpowy na szczękę Sosy. Jeszcze jeden lewy na korpus. No, zgina się po tych uderzeniach Argentyńczyk. Ale chyba nie postawi wszystko w tej rundzie na jedną kartę Juan Carlos Sanchez. Mocno przycisnął, ale zauważył, że rywal jeszcze się trzyma twarda, więc zrezygnował z tego faraganowego ataku. Złapał głęboki oddech Sosa, teraz on ruszył do przodu ostatnie sekundy czwartego starcia. Trafia jeszcze lewym sierpowym, proszę, trafił też prawym, przed lewym odchylił się Sanchez. No i proszę, kapitalna końcówka tego, który jeszcze kilkadziesiąt sekund temu był w trudnej sytuacji. Ciekawa runda, bardzo ciekawa runda. Runda wygrana przez Sancheza, ale pokazał charakter w końcówce Roberto Domingo Sosa i chyba też zrozumiał, że tu wszystko jest absolutnie możliwe w tym pojedynku. Sprawdzał tam trener José Rafael Sosa, czy czasami nie ma złamanego nosa. Roberto, to ten na korpus mocny lewy Sancheza tutaj zrobił bardzo dużo. Niewiele brakowało, by ta walka absolutnie przechyliła się na stronę Meksykanina. Juan Carlos Sanchez Jr. urodził się w Los Mochis, w stanie Sinaloa. Tam też wciąż mieszka. Z kolei Roberto Domingo Sosa, urodzony w Canals, w Kordobie, mieszka w Buenos Aires. Piąte starcie. Ale poza tym krótkim okresem kryzysu Sosa walczy coraz lepiej. Skoncentrowany, czujny w swoich poczynaniach defensywnych Sanchez, ale od czasu do czasu spadają na jego głowę sierpowe Sosy. No świetnie, teraz odpowiedział na ten podwójny lewy sierpowy Sosy Sanchez. Długi lewy, bity w tempo, taki lewy bezpośredni, walczącego z odwrotnej pozycji Sancheza. No, kilka razy już doszedł celu, bardzo czysto. Mocno pokrwawiony już jest Argentyńczyk. Te lewe proste wielokrotnie już trafiły w nos Roberto Domingo Sos. Minuta i kilkanaście sekund do końca piątego starcia. I odpowiedź lewym na korpus Sancheza. Znakomita wprawdzie. Byl dopatrzył się, że troszkę za nisko uderzył Meksykanin. Teraz no wyblokował ciosy Sosy nie do końca czyste, na co też zwrócił uwagę Robert Byl.
Końcówka piątej rundy. Nic się nie zmienia, cały czas w ataku Sasai. Umiejętnie odpowiada na te ataki Sanchez. Skuteczny w obronie, która jest obroną aktywną. O właśnie, przepuszczenie ataku, skontrolowanie. To są zadania defensywne Juana Carlosa Sancheza. Na razie eks-mistrza świata. Młodzież wskazuje na to, że to on powinien być zwycięzcą tego pojedynku, a więc pas będzie brakujący. Pytanie, kiedy dostanie szansę, aby go ponownie zdobyć. No ale nie przesądzajmy sprawy, to dopiero tak naprawdę początek tego 12-rundowego pojedynku. Jeśli Roberto Domingo Sosa, który ma jakieś problemy z nosem, dotrwa do tych końcowych rund, to one powinny być najciekawsze. No ale czysto bije Sanchez i to już parę razy wstrząsnął bardzo wyraźnie Argentyńczykiem w tym pojedynku. Pokazuje Robert Byl, że szóste starcie. Najczęściej wyprzedza Sanchez ataki Sosy. I to są mocne uderzenia, szczególnie te bite na korpus. Bardzo zdecydowanie powstrzymuje tymi uderzeniami Roberto Sosa Juan Carlos Sanchez. No, podoba mi się Juan Carlos Sanchez Junior. Naprawdę dobry pięściarz. Na pewno nie jest królem nokautu, ale umiejętności techniczne naprawdę wysokie i jeszcze raz to podkreślę, bardzo mądrze wykorzystuje swoje predyspozycje fizyczne. No i wreszcie miał przy linach Sosa Sancheza. Starał się to wykorzystać. Trafił lewym sierpem pod prawy łokieć Meksykanina. Ale nie zrobiło to na Sanchezie większego wrażenia. No tak jest czasami na korpus, że czasami wydaje się, że te ciosy dochodzą czysto i nie robią wrażenia. A czasami jedno takie uderzenie odbiera oddech, potworny ból. Czysto trafia na wątrobę, jest po walce. To nie tylko na wątrobę, może być splot słoneczny, czy też takich miejsc newralgicznych jest kilka. Ale te oczywiście nokauty po uderzeniach na wątrobę, a więc kiedy cios trafia czysto, wchodzi pod prawy łokieć rywala, są spektakularne. Tak, chociażby fantastyczny pięściarz Oscar De La Hoya przegrał z Bernardem Hopkinsem. No i znów zdecydowany atak Sosy. Teraz trafia nawet lewym prostym Argentyńczyk. 15 sekund do końca szóstej rundy. Przyjmuje wymianę. Oczywiście tylko na moment Sanchez. Świetny lew. Kapitalny, kontrujący. Jeszcze prawy sierpowy na koniec. No ale kiedy troszkę w końcówkach rund traci szybkość Sanchez, to Sosa wtedy jest bliżej rywala i przez to znajduje się w korzystniejszej dla siebie sytuacji. I kto wie, może w którejś z rund, które zostały, wykorzysta to i skutecznie trafi Sancheza.
To był ten lewy, jeszcze prawy sierpowy. Ładnie to zrobił Juan Carlos Sanchez Junior. No wygrywa ten pojedynek na punkty, co do tego nie ma wątpliwości. To jest na razie prowadzenie wyraźne. Ale warto pamiętać cały czas, że to jest 12-rundowy pojedynek. I znów lewy prosty. Jeszcze jeden. Takie precyzyjne, chirurgiczne ciosy Sancheza. Ale nic sobie z tego nie robi Sosa. Tyle, że największe niebezpieczeństwo w jego przypadku to oczywiście z jego strony to są ciosy sierpowe. Prawy lub lewy sierpowy. No jak trafi często, to może mieć Sanchez problem. Jedna jedyna porażka to porażka przed czasem Sanchez. No to było 3 lata temu, miał wtedy 19 lat i niewielkie doświadczenie. To są te momenty, kiedy Sanchez jest przy linach i decyduje się na wymianę Sosą. Najczęściej te wymiany wygrywa, ale to są też takie chwile, kiedy się odkrywa, kiedy na przykład lubi zadać cios z dołu. O właśnie, wtedy taka bomba Sosy może spaść na jego szczękę. Teraz on przechodzi do kontrataku, szukał tam miejsca pod prawym łokciem Sosy, nie znalazł tym razem. Zablokował to uderzenie Argentyńczyk. Ale proszę, zepchnął teraz do defensywy Sosę Sanchez. Oglądamy go troszkę w innej roli, w roli atakującego. No i trafia długim lewym. Zaczął akcję prawym podbródkowym. A później był długi lewy. Bardzo wszechstronny. Spory arsenał uderzeń. Teraz był lewy, prosty na korpus. I raz jeszcze trafia Sanchez, tam cały czas namawiają trenerzy Sosa, aby bił prawym na górę nad lewą ręką Sancheza. Przestrzelił lewym sierpowym równo z gongiem, ale widać, że jeszcze ma sporo sił i łatwo się w tym pojedynku nie podda. No, on wie doskonale, nie? Dostał wielką szansę, walczy o mistrzostwo świata, jest niepokonany, oczywiście rywal jest świetnym pięściarzem, ale jak trafi czysto, to wtedy wszystko jest możliwe. To są właśnie takie momenty, bo Sanchez szuka takich niekonwencjonalnych rozwiązań. Na przykład kontra prawym podbródkowym. No to nie jest takie, powiedziałbym, codzienne uderzenie, na co dzień stosowane. Jeśli potrafiłby odpowiedzieć na takie uderzenie lewym sierpowym Sosa na górę, no to wtedy duże szanse powodzenia. Ósma runda. Powoli walka zaczyna wchodzić w decydującą fazę. Prowadzenie punktowe Sancheza. No, ale ten pojedynek jeszcze nie jest rozstrzygnięty. Sosa ma moim zdaniem jedną szansę na zwycięstwo w tym pojedynku. Musi wygrać przed czas.
na punkty, to raczej mało prawdopodobne, aby mógł pokonać Sancheza. I znów atakujący Sosa i próbujący kontrować Sanchez. Ale z jego strony kontry to jest naprawdę realne zagrożenie, bo potrafi skontrować lewym na górę, potrafi uderzyć bardzo precyzyjnie lewym na korpus. No ale teraz ładnie to zrobił Sosa. Co najważniejsze, skutecznie trafił prawym, ale od razu odpowiada lewym na korpus Sanchez. I prawy sierpowy. Prawy sierpowy, prawy podbródkowy to też są istotne argumenty Juana Carlosa Sancheza juniora. Niezmordowany w tych atakach jest Roberto Domingo Sosa. Szczególnie w końcówkach Rud wyraźnie podkręca tempo. Ale ma niezwykle trudne zadanie, ponieważ przedrze się to pół dystansu w starciu z Juanem Carlosem Sanchezem jest piekielnie trudno, piekielnie ciężko. Trenerzy cały czas podpowiadają Sosie, aby bił ten prawy na górę, natomiast myślę, że lewy sierpowy bity nad nisko opuszczoną prawą ręką Sancheza to mogła być skuteczna broń w tym pojedynku. Tyle, że oczywiście Sosa jako zawodnik praworęczny mocniej bije prawym sierpowym i stąd szukanie zwycięstwa tą drogą. No oczywiście jak najbardziej zrozumiałe są te uwagi Jose Rafaela Sosa, aby obniżyć pozycję, utrudnić maksymalnie zadanie wyższemu Sanchezowi, wejść pół dystansji, wychodząc z tej niskiej pozycji i uderzyć sierpowo, czy to prawym, czy to lewym. 9. runda przed nami. Coraz bliżej końca. Widać, że obaj są świetnie przygotowani kondycyjnie, a więc tu nie sądzę, aby w tej końcowej fazie, która jest z nich, dopadł nagły kryzys, chyba że będzie to spowodowane jakąś skuteczną akcją. Tym, który częściej bije na korpus, jest Sanchez, a więc on jak trafi czysto, to może sprawić naprawdę poważne kłopoty Sosa teraz przesadził. Pokazuje mu bardzo wyraźnie, co nieprawidłowo zrobił sędzia ringowy Robert Bird. Lewą ręką przeciągał głowę Sancheza, bił prawą. Sprytnie, ale jednocześnie bardzo czytelnie dla wszystkich i dla sędziego również. ¡Guardia, hermano!
Sporo miejsca jest nad nisko opuszczoną lewą ręką Sosy, stąd te prawe sierpowe bite przez leworęcznego Sancheza. Nie tylko prawy, prosty, ale również od czasu do czasu prawy sierpowy. Za dobry jest dla Argentyńczyka Juan Carlos Sanchez. Chociaż teraz bity z doskoku lewy sierp na wątrowe poprawił. Jeszcze prawym od razu odpowiedź Sancheza. Ale bardzo aktywnie teraz boksuje cała seria ciosów góra-dół. Roberto Domingo Sosy. Ale świetnie, świetnie teraz również pokazuje umiejętności tej aktywnej defensywy Sanchez, kiedy oparty był o liny. Teraz chociażby ten lewy sierp bity z góry nad prawą ręką Sosy. I od razu ucieka z pola rażenia. No ale zamknął dosyć wyraźnie w końcu tego starcia Sosa. To tylko świadczy o tym, że jest bardzo dobrze przygotowany kondycyjnie, że tą przynajmniej optyczną przewagę zyskuje w końcówkach, bo mnie dodaje specjalnie to słowo optyczną, bo tak naprawdę czystych ciosów wciąż więcej zadaje Sanchez. O właśnie, odchylenie przed prawym, idealne, troszkę za nisko, lewy sierpowy Sosy, a nie trafił też Sanchez lewym z dołu, nie dociągnął tego lewego prostego, ale tu się bronił bardzo umiejętnie. Ściągał tutaj wyraźnie głowę Sancheza Sosa. Stąd uwaga Roberta Byrda. Prowadzenie bardzo wyraźne Juana Carlosa Sancheza. No gdyby nie ten funt, a więc niespełna pół kilograma więcej na wadze, to spokojnie zmierzałby do kolejnej skutecznej obrony pasa organizacji IBF. Juan Carlos Sanchez Jr. Ostatnie trzy rundy tego pojedynku. Ta walka, niewiele fauli poza tymi kilkoma, na które bardzo szybko zresztą reaguje Robert Byrd, świetny sędzia ringowy. I teraz kontrujący lewy prost. On absolutnie panuje nad sytuacją Sanchez. Bardzo nieliczna sytuacja, kiedy przewagę uzyskuje Sosa, ale z tej przewagi tak naprawdę niewiele wynika. Jest znów seria ciosów z defensywy. Bardzo precyzyjnie bity przez Juana Carlosa Sancheza. Chwilami musi czuć się bezradny Roberto Sosa. Dyktuje naprawdę bardzo wysokie tempo, często wchodzi w pół dystans, zadaje mocne sierpowe z obu rąk, bite w różnych płaszczyznach, góra, dół, dół, góra i nic z tego nie wynika. Najlepszy jest Sosa w końcówkach. Ale nie przekłada się to też na ilość czystych
ciosów Argentyńczyk. Oczywiście trenerzy Sosu zdają sobie doskonale sprawę, że te momenty są szalenie istotne. Pokrzykują, jak to jest ważne, żeby jeszcze mocniej przycisnął i żeby za mną w narożniku czy przy linach Sancheza, no ale tego już w stanie Sosa zrobić nie jest. To podpowiada jeszcze Jose Rafaela, by bił prawym hakiem na korpus. Może tak będzie łatwiej trafić, jeżeli już te sierpy bite na górę nie wchodzą. Potrzebujesz nokautu. No to wiemy już od dawna, że Sosa tej walki na punkty nie wygra. Jeżeli nie wygra przed czasem, to zejdzie z ringu pokonany i nie będzie mistrzem świata. Dwie rundy do końca. Na po Sanchezie w ogóle nie widać, że ma za sobą już 10 rund. Bardzo bezpiecznie dla siebie boksuje Meksykanin. Przedostatnie starcie. Niespełna 5,5 minuty zostało do końca i to jest nieco ponad 5 minut szansy dla Roberto Domingo Sosy, aby zostać mistrzem świata. Organizacja IBF w kategorii Super Muszej. Jeszcze podkręcił tempo, chociaż przez cały czas jest bardzo wysokie. No ale w tych kategoriach to jest jakby norma. Nieczyste uderzenie na Sadę. Sosy. No, szuka do końca swojej szansy Roberto Domingo Sosa. Bije na korpus, powtarza na górę. No ale jeszcze raz powiem, że no, naprawdę niewiele z tego wynika, ponieważ albo amortyzuje te uderzenia, albo blokuje Sanchez. Teraz na przykład zablokował prawy sierpowy lewą rękawicą. A później pokazuje, jak powinna wyglądać w defensywie praca nóg. Jak schodzić z linii uderzenia. Jak dzięki pracy nóg skutecznie się bronić. Teraz umiejętnie przytrzymał z kolei lewą rękawicę Sosy, kiedy Byrd był z drugiej strony. No rzuca wszystko absolutnie na jedną szalę. 25 sekund do końca 11 rundy. Trafił teraz lewym sierpowym Sosa, powtórzył jeszcze lewym na wątrobę. No, gdyby miał naprawdę jakieś potężne uderzenie, to być może szansa na zwycięstwa byłaby zdecydowanie większa. No ale nie zrobiły te ciosy większego wrażenia na Sanchezie. Teraz znowu umiejętnie blokuje uderzenie atakującego Sosy. No, na pewno najlepsza runda w wykonaniu Argentyńczyka. Nawet jeśli rundę wygrał, to niewiele to zmienia w punktacji, która z całą pewnością jest korzystna dla Sancheza. Był odchylony, cofał się Sanchez, ale ten lewy doszedł Roberto Domingo Sosa.
No tak naprawdę, proszę Państwa, Juan Carlos Sanchez Junior wygląda tak, jakby dopiero zaczynał pojedynek, a nie go kończył. Jeszcze szybki masaż nóg w meksykańskim narożniku i przed nami ostatnie 12 starć. Tylko nokaut może dać tytuł mistrza świata Soś. Na punkty tej walki nie wygrał. Pruje powietrze, bijąc ciosami sierpowymi Roberto Domingo Sosa. Kiedy nie wdaje się wymiany, Sanchez wówczas jest absolutnie nieuchwytny dla Sosy. No ale to nie jest zawodnik, który zamierza 12 rund uciekać. On tu kilkakrotnie pokazał, że również dosłownie w takiej walce, wręcz w tym czystym półdystansie, potrafi wygrywać wymiany i to w sposób bezdyskusyjny. Ale w ostatnim 12 starciu stara się, jak widać, być ostrożny. Nie zamierza niepotrzebnie ryzykować. Kuje tymi długimi, prawymi, prostymi rywala, ale znów wystrzelił lewym sierpem Sosa i trafił. Minuta do końca. Przytrzymał Sanchez rywala. Niespełna 60 sekund do końcowego gongu. Teraz na pewno będzie jeszcze cała seria ataków Sos. Przestrzelony lewy sierpowy. Imponująca ambicja. Imponujące przygotowanie fizyczne i proszę. Ale imponujące umiejętności również Sancheza, na które zwracają uwagę. Kapitalna kontra. Poszedł na całość, odkrył się Sosa, został skontrowany. No, fantastyczne uwieńczenie tego pojedynku na 20 kilka sekund przed końcem. Rzucił na deski Sanchez rywala. To taki kubeł zimnej wody wylany na głowę Argentyńczyka. Teraz też niewiele brakowało, by ten lewy doszedł z szczęki rywala. Już nie będzie kontry. Już było odchylenie przed lewym. No, wściekły, odepchnął jeszcze Roberto Domingo Sosa. Ale trzeba przyznać, że świetna końcówka w wykonaniu Sancheza. Zaczął to ostatnie 12 starcie ostrożnie, bardzo czujnie. Postawił na szybkość nóg, na obrony. A później to krótkie spięcie i na deskach wylądował Roberto Domingo Sosa. No tutaj nie będzie żadnych wątpliwości, jeśli chodzi o werdykt. Wysoka wygrana punktowa Sancheza. No, ale zobaczymy, jak sędziowie punktowali. Przypominam, stawką w tym pojedynku był wakujący, stracony na wadze tytuł mistrza organizacji IBF przez Juana Carlosa Sancheza. A więc tylko Sosa mógł zostać czempionem, gdyby wygrał walkę, ale na pewno i nie wygra. A więc pas będzie dalej wakujący, natomiast zapiszemy kolejne 16 zwycięstwo w zawodowej karierze Juana Carlosa Sancheza juniora. Natomiast Roberto Domingo Sosa przegra po raz pierwszy. Ale ja tak uprzedzam, fakty. A przecież trzęsienia ziemi czasami w boksie się zdarzają. Ale chyba nie w tym pojedynku. Nie ma żadnego logicznego uzasadnienia
takiej decyzji, która by odbiegała od tego, co widzieliśmy w ringu. Lupekon teraz już gotowy do ogłoszenia werdyktu. Trzeba przyznać, że Roberto Domingo Sosa absolutnie wypruł siebie żyły, żeby pas IBF-u zdobyć, ale nie dał rad. Po prostu jest słabszym pięściarzem i to wyraźnie słabszym od Juana Carlosa Sancheza. To będą najciekawsze fragmenty, popatrzymy. Przynajmniej na razie mamy reklamę piwa Tecate. Nie, myślałem, że przynajmniej pokaże nam ten moment realizator, kiedy Roberto Domingo Sosa wylądował na deskach. Ładne zachowanie. Podziękowali sobie serdecznie za ten pojedynek. Damas y caballeros, después de completar 12 vueltas, los jueces Ross y Clements entregan tarjetas idénticas de 117 a 110. Ladies and gentlemen, after 12 rounds, judges Ross and Clements scored about identically at 117 to 110. Y la juez Jarman anotó 116 a 111. Judge Jarman scores at 116 to 111. For the winner, by way of unanimous decision... 117, 110, 116, 111. Więc jednogłośna decyzja przyznająca zwycięstwo Juanowi Carlosowi Sanchezowi Juniorowi. Juan Carlos Zurdito Sanchez Junior zwycięzcą, ale nie mogło być inaczej.